trochę o liczebnikach głównych powiedzieć Państwu ze współczesnego punktu widzenia, takiego bardzo systemowego. Sama kategoria liczebników, ta klasa części mowy nie jest jednolita, nie jest jednorodna i liczebniki wydzielane są spośród różnych wyrazów w języku polskim na bardzo różnych zasadach. Omawiając liczebniki główne, częściowo właśnie o tych zasadach wydzielania liczebników będziemy tu jeszcze mówić. Wedle najnowszych, najnowszych koncepcji wydzielania części mowy, nie wszystkie liczebniki, te tradycyjne, te, które chcemy my nazywać liczebnikami, nie wszystkie one dzisiaj byłyby zaliczane do liczebników. Na przykład bardzo sporo wątpliwości w zaklasyfikowaniu do części mowy budzą takie liczebniki jak porządkowe, wielokrotne, wielorakie. One nie przez wszystkich i nie w każdej koncepcji zaliczane byłyby do liczebników. Dlaczego? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie pewne zjawiska składniowe w języku polskim. Najnowsza koncepcja podziału na części mowy mocno jest oparta na związkach składniowych, na relacjach składniowych, relacjach syntaktycznych między wyrazami w zdaniu. Wydzielamy w zdaniu, w tych relacjach, związki, czyli takie połączenia wyrazów, które łączą relacje nadrzędno-podrzędne, i szeregi, czyli takie relacje, które określamy jako relacje współrzędne. Więcej oczywiście jest w języku, tak się wydaje, związków niż szeregów w normalnym, każdym zdaniu, które wypowiadamy, i więcej uwagi poświęcamy związkom, ponieważ one dają się potem jeszcze wewnętrznie poklasyfikować. Popatrzmy na te relacje nadrzędno podrzędne, czyli na związki w zdaniu. Znają Państwo zapewne pojęcie akomodacji. Znają je Państwo zapewne częściowo nawet bardziej z biologii, z anatomii niż z gramatyki. Akomodacja to, najprościej rzecz ujmując, przystosowanie. Często mówimy o akomodacji oka, prawda? Kiedy patrzymy na daleko, potem na blisko i znowu na daleko, nasze oko musi się przystosowywać do tego, żeby dać nam dobry obraz, żebyśmy mogli dobrze widzieć. W gramatyce akomodacja również oznacza przystosowanie, dopasowanie jednego wyrazu do drugiego, przede wszystkim właśnie w owych związkach składniowych, związkach syntaktycznych. Tradycyjnie wydzielamy cztery związki. Związek zgody, czyli taki związek, w którym jeden wyraz z drugim, zgodnie z nazwą, muszą się uzgodnić, muszą być zgodne we wszystkich kategoriach gramatycznych, we wszystkich kategoriach fleksyjnych, czyli mamy związek czerwoną piłką. Jeżeli piłką, czyli nadrzędnik w tym związku, jest narzędnikiem liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, to i podrzędnik, czyli określający go przymiotnik czerwoną, musi również wystąpić w takim przypadku, tak? Być wyrażony w narzędniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Związek rządu to taka relacja składniowa, w której mamy jeden wyraz nadrzędny, który zgodnie znowu z nazwą rządzi tym drugim, czyli mówi mu: ty rzeczowniku, przy mnie, czyli przy czasowniku czytać, czytam, musisz wystąpić w bierniku. Tak? Związek rządu nakazuje, w jakim przypadku ma być ten wyraz użyty. W poprzednim związku nie. Jeżeli zmienialiśmy formę nadrzędnika, zmienialiśmy formę tego narzędnika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego na inny, to i podrzędnik musiał
zmienić swoją formę i znowu dostosować się do owego nadrzędnika. Specyficznym związkiem jest oczywiście związek główny, czyli związek podmiotu i orzeczenia, albo właściwie powinnam powiedzieć orzeczenia i podmiotu, w którym orzeczenie jest elementem nadrzędnym. I tutaj występuje taka akomodacja dwustronna, tak, zarówno nadrzędnik może czegoś wymagać od podrzędnika, jak i podrzędnik od nadrzędnika, ale temu uwagi nie będziemy dzisiaj poświęcać. No i wreszcie czwarty związek, w którym nie ma akomodacji, ale który tradycyjnie wydzielaliśmy, związek przynależności, czy czasami nazywamy go związek samej tylko przynależności, gdzie dwa wyrazy wyraźnie są ze sobą połączone, wyraźnie, semantycznie mają coś ze sobą wspólnego, są jakoś tam uzależnione, ale nie ma żadnych wymagań formalnych, nie ma żadnego dopasowania. Ważny jest dla nas w kontekście właśnie wydzielania liczebników ten pierwszy związek w tym momencie, tak? Bo i liczebniki i w związku zgody i w związku rządu występują, ale owo wykluczenie spośród liczebników, spośród grupy liczebników przez te najnowsze koncepcje podziału na części mowy pewnych liczebników polegają właśnie na tym, że jeżeli klasyfikację na części mowy opieramy na relacjach w zdaniu, to przecież pewne liczebniki, tak, takie jak porządkowe pierwszym, wielokrotne, czyli czterokrotnemu, wielorakie, takie jak dwojaki czy czworaki, one zachowują się identycznie jak przymiotnik. To znaczy występują z nadrzędnym rzeczownikiem, są w relacji związku zgody. Są w relacji zgody. Czyli jeżeli nadrzędnik jest w narzędniku w liczby pojedynczej, czy rodzaju żeńskiego, czy męskiego, czy potem w celowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego, to i podrzędnik, i ten liczebnik musi być w tym samym przypadku tej samej liczby tego samego rodzaju. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z wyrazami, z formami, które stoją przy swoim nadrzędniku, muszą uzgodnić się z nim wedle tych form, mieć taki sam przypadek, taką samą liczbę, taki sam rodzaj, tak samo się zachowują, zatem nie da się ich w klasyfikacji syntaktycznej wydzielić z całej grupy wyrazów jako odrębną część mowy. Tak? One są przymiotnikowate, przymiotnikopodobne, zachowują się jak przymiotniki, nie stanowią więc osobnej grupy syntaktycznie wydzielanych części mowy. Jednak dla nauczania cudzoziemców, a pewnie i dla nauczania początkowego dzieci polskich, dla których język polski jest językiem rodzimym, ten tradycyjny układ i podział liczebników jest potrzebny, jest sensowny, ponieważ jeżeli mówimy, że liczebniki służą do liczenia i porządkowania, a liczebniki porządkowe na przykład pojawiają się na samym początku wszelkiego nauczania, blisko początków używania języka jako rodzimego, bo przecież już na początku szkoły podstawowej albo nawet i w zerówce pod koniec przedszkola uczymy dzieci nazywania godzin, tak? Określania godzin, wskazywania dat, to te liczebniki, ich specyfika jest bardzo potrzebna. Jednak przede wszystkim za taki trzon liczebnikowy uważamy właśnie liczebniki główne. Liczebniki główne, które zachowują się w pewnych sytuacjach jak różne inne liczebniki, a w pewnych nie. Powiedzieliśmy sobie, że trudno jest tę klasyfikację liczebnikową przeprowadzić z punktu widzenia syntaktycznego, ale jak Państwo popatrzą, z punktu widzenia fleksyjnego, morfologicznego również, bo jakie są kategorie fleksyjne liczebnika? Zbliżamy się powoli do liczebnika głównego. Zawsze przypadek, choć czasami tylko funkcjonalnie, ponieważ pół i ćwierć tak naprawdę odmieniają się przez przypadki, bo czym jest przypadek? Przypadek jest kategorią składniową, która
o którą możemy zapytać z punktu widzenia tego nadrzędnika, tak? Czyli one mają, odpowiadają takiej definicji przypadka, natomiast zewnętrznie wyglądają jak nieodmienne, prawda? Bo następuje pełen synkretyzm form, one zawsze są takie same. Więc dla użytkownika języka polskiego, który nie tak bardzo wgłębiałby się w system, no to ta odmiana przez przypadek jest wątpliwa. Zwykle odmieniają się przez rodzaj, chociaż wiemy, że liczebniki zbiorowe i ułamkowe przez rodzaj się w zasadzie nie odmieniają. Choć spośród ułamkowych półtora i półtorej ma dwie formy rodzajowe. Więc wszystko tu jest tak, ale ciągle z jakimiś wyjątkami. No i oczywiście mają liczebniki kategorie klasyfikujące, tak, do których należy przypadek, ponieważ w zależności od odpowiedniej formy liczebnika musimy takiej, a nie innej formy rzeczownika użyć. No i rzecz jasna, kategorią klasyfikującą jest liczba, bo jeden podlega, jest, stanowi liczbę pojedynczą, wszystkie inne liczebniki to już liczba mnoga. Tradycyjnie uważało się, że liczebniki pełnią funkcję przydawki. Wedle nowszych koncepcji, takich formalizujących, uważa się, że są nadrzędne wobec rzeczowników, a przydawka przecież jest podrzędna, prawda? Dlatego jak gdyby z tych przydawek wyjęto liczebniki, tu już właśnie mówimy między innymi o liczebnikach głównych, no bo proszę Państwa, jeżeli mamy takie zdanie, przyszło tutaj 5 kobiet, no to czy liczebnik 5 jest podrzędny? No niby tak, semantycznie, bo to chodzi o te kobiety przecież przede wszystkim, a 5 tylko dookreśla ich liczbę, ale formalnie, jeżeli wykonamy test redukcji, zredukujemy jeden z tych wyrazów, no to zostanie nam logicznie tylko liczebnik, bo możemy powiedzieć przyszło 5, no ale nie możemy powiedzieć przyszło kobiet, prawda? Tutaj trzeba by i formę tego zdania zmienić. Zatem formalnie to liczebnik stanowi pewien nadrzędnik. No i proszę Państwa, już konkretnie przejdźmy teraz do liczebników głównych. Liczebniki główne odmieniają się przez przypadek i rodzaj, są dostosowane do rzeczownika. 2, 3 i 4 odmieniają się także przez deprecjatywność. 5 już potem nie, ale 2, 3, 4 tak, jeżeli chcemy deprecjatywnie, w deprecjatywnej formie użyć rzeczownika, no to i liczebnik zmieni swoją formę, prawda? Powiemy dwaj chłopi, to normalne, zwykłe użycie męskoosobowe liczebnika i rzeczownika. Natomiast deprecjatywnie możemy powiedzieć dwa chłopy i wtedy oznacza to to samo, ale wyraża pewien emocjonalny nasz stosunek do tego obiektu, tak? Do desygnatu, o którym mówimy. Nie odmieniają się przez liczbę. Oczywiście liczebnik 1 to liczba pojedyncza, jak już powiedziałam, pozostałe to liczba mnoga. Można by powiedzieć, że nie do końca się znowu chcemy z tym zgodzić, ponieważ przecież mówimy jeden facet klął na ulicy, jedni Państwo przyszli spóźnieni. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, w zdecydowanej większości przypadków, pewnie 99,999 i tak dalej procenta, to jest pozorny wyjątek, ponieważ w tym wypadku słowo jeden jest tak naprawdę zaimkiem nieokreślonym. To tylko przypadkowa zbieżność formy wyrazu, prawda? Wiedzą Państwo, co to jest homonimia, co to jest polisemia. Oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że wcale jeden wyraz jakoś tam brzmiący nie musi mieć tylko jednego znaczenia. Tak samo jest i tutaj. Jeżeli powiemy, ach, bo tam jakiś jeden facet klął na ulicy, to przecież, no właśnie, to jeden jest takie samo jak owo jakiś. To jest zaimek nieokreślony, to znaczy pewien człowiek, pewien facet,
jakiś tam człowiek. Jedni rodzice, jedni państwo przyszli spóźnieni, jacyś państwo, pewni państwo, nie mówimy ani i nie wymieniamy ich nazwiska, ani w ogóle ich nie określamy dokładniej, więc to taką funkcję spełnia. I znowu, od tego wyjątku, od tego faktu, że coś, co brzmi jak liczebnik, a jest zaimkiem nieokreślonym, też mamy pewien znowu wyjątek. Ponieważ jeżeli powiemy takie zdanie, na wywiadówkę przyszli tylko jedni rodzice, no to w tym momencie mamy na myśli liczebnik, prawda? Wyraźnie chodzi nam o to, że liczymy tę grupę, spodziewaliśmy się ileś tam par rodziców, a przyszli tylko rodzice jednego chłopaka, jedni rodzice. Ale znowu, proszę Państwa, to jest pozorny wyjątek. Nie mówimy tutaj, że jeden odmienia się przez liczbę. Jest to pozorny wyjątek, ponieważ jest to dopasowanie formalne do rzeczownika, który należy do zbioru pluralia tantum. Oczywiście używamy go w liczbie mnogiej, ale jest to tylko taka gramatyczna liczba mnoga. Nie oznacza czegoś więcej niż jeden. My tych rodziców traktujemy jako jedność, jako zbiór, ale w związku z tym, że ten rzeczownik wyrażony jest formalną liczbą mnogą, to i liczebnik tak samo musi zostać użyty. Ciekawostką liczebników głównych jest to, że część z nich odmienia się także wewnętrznie, ma wewnętrzną końcówkę. Wiedzą Państwo, że słowo końcówka, dlatego tak brzmi, dlatego końcówka nazywa się końcówką, ponieważ jest na samym końcu. Jest to w języku polskim, języku fleksyjnym, ostatni występujący na końcu morfem, czyli morfem właśnie fleksyjny i ten najbardziej spośród morfemów fleksyjnych będących na końcu to jest końcówka. Dla form deklinacyjnych końcówka jest końcówką oznaczającą przede wszystkim przypadek, a dla form koniugacyjnych oznaczającą osobę. Część liczebników głównych ma także wewnętrzną odmienność, tak? Mają je Państwo tutaj wypisane, czyli są to takie liczebniki, które złożone są z elementów, w których pierwszym elementem jest słowo, liczba, liczebnik 2 oraz dla liczebników 500, 600, 700, 800, 900 i one odmieniając się przez przypadki nie tylko zmieniają końcówkę tę występującą jako ostatni morfem, ale także wewnętrznie. Czyli w środku zamiast 12, zamiast A pojawia się u 12. 20, czyli pojawia się tutaj u 20. Tak samo 500, 500, 600, 600. Tutaj ta wewnętrzna odmiana następuje. Proszę Państwa, w liczebnikach złożonych występują dodatkowo takie wyrazy jak tysiąc i milion. Bardzo często moglibyśmy jeszcze dołożyć miliard, bilion. O tych formach mówi się w bardzo wielu opracowaniach gramatycznych, że to są rzeczowniki. A właściwie musielibyśmy powiedzieć, że są to takie formy pograniczne, tak? Bo zachowują się częściowo tak, częściowo tak. Mają składnię liczebnikową, tak, dotarło tysiąc, milion, miliard, stu zawodników, czyli uczestniczą w tym ciągu, w którym mamy pomimo wielości elementów, mamy orzeczenie w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego, no i mamy ten rzeczownik potem w dopełniaczu, który jest, to też sytuacja charakterystyczna dla liczebników. Odmieniają się czasem jak rzeczowniki przez liczbę jednak. W tym momencie zachowują się jak rzeczowniki, ponieważ mamy tysiące, miliony, miliardy i tak dalej, i tak dalej. Tak, mają taką formę, czasem są troszkę bardziej rzeczownikowe pod różnymi względami, czasem trochę liczebnikowe. My jednak dla klarowności układu
Oczywiście, kiedy mówimy o takich liczebnikach złożonych, wkładamy je ze wszystkimi liczebnikami razem do liczebników. Przejdźmy do odmiany liczebników głównych. Mają one odmianę bardzo specyficzną i to jest chyba ten moment. Tak jak mówiłam, była już o tym mowa i częściowo w wykładzie pani profesor Pastuchowej i w wykładzie pana profesora Garncarka. Tutaj sobie to przypomnimy. Proszę państwa, liczebniki główne dlatego chyba sprawiają tyle trudności, albo spodziewamy się takich trudności, albo czasami nie potrafimy sobie tego w głowie poukładać, ponieważ proszę popatrzeć, inaczej odmienia się liczebnik 1, odmienia on się jak przymiotnik. Inaczej odmienia się liczebnik 2, tutaj nawet 2, 3, 4 nie są wspólną grupą. 2 trzeba by z różnych względów wydzielić, inaczej liczebniki 3, 4, a potem dopiero od 5 wzwyż. No i jeszcze te 12, 20, 200, 500, o których już mówiliśmy, które mają jeszcze odmienność członu wewnętrznego. Proszę popatrzeć na ten schemat. Liczebnik 1 odmienia się jak przymiotnik i on jest najbardziej klarowny w tym układzie liczebników. Ma trzy formy oznaczające trzy rodzaje, trzy formy rodzajowe, trzy formy tego liczebnika, tak? Dla rodzaju męskiego 1, dla rodzaju żeńskiego 1, dla rodzaju nijakiego 1. Łączą się z mianownikiem. Jeden telewizor, jedna książka, jedno dziecko. Liczebnik 2 jest bardzo dziwnym liczebnikiem z tego punktu widzenia, ponieważ ma cztery formy oznaczające trzy rodzaje, choć w zasadzie jak państwo popatrzą też z tymi rodzajami tutaj jest bardzo dziwnie, bo proszę popatrzeć, w języku polskim dzielimy wyrazy wedle rodzajów na trzy rodzaje, męski, żeński, nijaki albo 5, jeżeli są to formy odmieniające się przez rodzaje, tak jak przymiotniki, czyli wtedy odmieniamy, mamy rodzaj męski, żeński, nijaki, męskoosobowy i niemęskoosobowy. Proszę zobaczyć, jak dziwnie rozkłada się sprawa liczebnika 2. Mamy liczebnik 2, formę 2, która obejmuje rodzaj nijaki i męsko-nieosobowy, nie niemęskoosobowy, męski, ale nieosobowy, formę 2 dla rodzaju żeńskiego, nie ma w liczbie mnogiej wydzielania zazwyczaj rodzaju żeńskiego i formę 2 i 2 dla rodzaju męskoosobowego, aż dwie formy dla rodzaju męskoosobowego. Potem 3 i 4, które mają aż trzy formy, ale tylko dla dwóch rodzajów, tak? Dla rodzaju niemęskoosobowego i męskoosobowy. Niemęskoosobowy ma tylko jedną formę, 3 lub 3, 4, a męskoosobowy 2, 3, 4 lub 3, 4. No i potem od 5 wzwyż odmienia się to, mamy już tylko dwie formy dla dwóch rodzajów. Tutaj te klamry pokazują państwu, jak to jest ze składnią tych liczebników. Tak? Te liczebniki przyjmują związek z mianownikiem, są w związku z mianownikiem, te tutaj z dopełniaczem. Dopełniacz jest pierwotniejszy przy liczebnikach. Dlatego być może Polacy spośród dwóch form, 2 i 2, 3 i 3, 4 i 4, które wydawałyby się prostsze, bo potrzebują mianownika, wybierają jednak częściej 2, 3, 4, czyli wybierają te formy, które wymagają dopełniacza. Drodzy państwo, z jakimi wyrazami, z jakimi przypadkami łączą się liczebniki? Mianownik, dopełniacz i biernik z rzeczownikiem w połączeniu wymaga dopełniacza, czyli obowiązuje tu związek rządu. Celownik, narzędnik i miejscownik tak naprawdę wciąż tkwią w związku zgody, tak? Czyli nie widziałem 6 zeszytów, widzę 8 studentów, ale przyglądam się 9 facetom, tak? Używam tutaj celownika. Umówiłam się z tymi 9 facetami, z kimś czym. Używam tutaj narzędnika. To więc trzeba pamiętać.
tutaj schemat, który pokazuje, tak? Dla trzech przypadków związek rządu, w którym liczebnik wymaga dopełniacza, dla trzech przypadków związek zgody, w którym liczebnik w odpowiednim przypadku wymaga rzeczownika w tymże samym przypadku. W liczebnikach głównych wielowyrazowych odmieniają się wszystkie człony. W liczebnikach zbiorowych, jak Państwo wiedzą, ważne są te dwa ostatnie człony, tak? 1124 studentów, 1124 studentów. W liczebnikach głównych pamiętać musimy, że odmieniają się wszystkie człony, czyli nie doliczyłam się 13 030 333 zł. Tak, wszystkie człony tego złożonego liczebnika mają formę odpowiedniego przypadka. Liczebnik jeden na końcu się nie odmienia. Na końcu liczebnika wielowyrazowego liczebnik jeden się nie odmienia. Jaka jest łączliwość liczebnika z innymi częściami zdania? Jeśli określenie podmiotu tego liczebnikowo-rzeczownikowego występuje po liczebniku, musi zawsze być w dopełniaczu. 45 naszych studentek zdało egzamin, 45 naszych studentów zdało egzamin, 60 miłych, puszystych, mruczących cichokotków siedziało na parapecie, ale jeśli przestawimy to określenie na początek, możemy używać albo w dopełniaczu, albo w mianowniku, tak? Naszych 45 studentek zdało egzamin lub nasze 45 studentek zdało egzamin. Czyli widzą Państwo, jeśli na drugim miejscu, zawsze dopełniacz. Jeśli na pierwszym miejscu, możemy ten przypadek zmieniać. Forma orzeczenia, liczba i rodzaj zależy od ostatniego członu. 33 kobiety przeczytały, a 38 kobiet napisało, ale dla liczebników złożonych z członem jednym to przedostatni człon przesądza o tym właśnie orzeczeniu, czyli 21 studentek czy studentów zdało egzamin. Dziękuję Państwu pięknie.